Jest z nami trener Oniko Warszawa, Stefan Antiga. Trenerze, niestety z Jastrzębia Zdroju wracamy bez punktów. Przegrywamy z Jastrzębskim Węglem 1-3. Jak pan oceni to spotkanie? Szkoda, bo w czwartym secie nie dużo brakowało. Graliśmy cały czas lepiej. Mieliśmy dużo problemów na początek, na przyjęciu. I ten element oczywiście jest ważny, żeby potem atakować lepiej. Ogólnie, tylko jestem zachwycony, bo Kwolek wraca do gry, gra już dużo lepiej i Gruszyński grał bardzo dobrze. Czyli jest pozytywny. Szkoda, bo nie wygraliśmy żadnego punktu tutaj. To był cel. Po trzecim secie mogłoby się wydawać, że jeszcze ten punkt uda się ugrać, a może nawet dwa. Jednak w czwartym secie gdzieś ta końcówka znowu nam uciekła. No, to właśnie tak. Ale tak jest, taka siatkówka. Nie myślałem, że będą grali tak dobrze, bo naprawdę jestem pewny, że już mają głowę do meczu Ligi Mistrzów. Chyba to priorytet dla nich. Ale byli świeży, byli zakoncentrowani. Ale walczyliśmy, blokowaliśmy bardzo dobrze, nie wiem, chyba 14 czy 15 bloków, czyli dużo naprawdę. Teraz musimy jeszcze pracować, za chwilę czyli Kwolek, Wojteczek będą gotowe, żeby grać jeszcze lepiej, czyli nie martwić się. No właśnie, następny mecz gramy dopiero za tydzień, w niedzielę ze Sekoresowią Rzeszów. Czy jest szansa, żeby w składzie pojawił się już na stałe Bartek Kwolek i Damian Wojtaszek? Nie wiadomo. Nawet dla mnie nie jest jasne jeszcze, czyli zobaczymy. Mamy czas, żeby pracować i zobaczymy, kto będzie w formie i kto będzie lepiej na treningu.